Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza wszystkie panie w wieku od 16 do 35 lat do wzięcia udziału w pierwszych wyborach Miss Lata Aquaparku Kutno 2015. Na laureatki czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wycieczki do Chorwacji. Regulamin i karta zgłoszenia na stronie internetowej Aquaparku Kutno www.aquaparkkutno.com. Sponsorami nagród głównych są Pini Polonia, Centrum Turystyki Oskar, dostawca internetu MPC, Przedsiębiorstwo Budowlane Hydrobud. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Wycieczki do Chorwacji czekają. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło, zapraszam na Wiadomości Dnia. Dzisiaj mamy poniedziałek, 20 lipca, a imieniny obchodzą Czesław, Leon, Małgorzata i Paweł. Już w najbliższą sobotę nastąpi oficjalne otwarcie fontanny na placu Piłsudskiego. Urząd Miasta Kutno z tej okazji przygotował szereg atrakcji dla mieszkańców. Otwarciu fontanny Różanej towarzyszyć będą eksplozja kolorów, kino przy fontannie oraz koncerty w ramach festiwalu Świat Muzyki – Muzyka Świata. Imprezę poprowadzi Krzysztof Łobodziński. Wczoraj w Strzegocinie odbył się drugi dzień turnieju piłki nożnej o Puchar Witońskiej Ligi Halowej. Górą okazali się gospodarze, którzy w wielkim finale pokonali Wieszczycę 2-1. Triumfatorzy zgarnęli także dwie nagrody indywidualne. Statuetkę dla najlepszego strzelca otrzymał Damian Kozanecki, natomiast najlepszym bramkarzem wybrano Tomasza Goździka. Powalone drzewa, zalane ulice, zerwane linie wysokiego napięcia to skutki nawałnicy, która wczoraj przeszła przez nasz region. Około 30 interwencji podjęli strażacy w związku ze szkodami wyrządzonymi przez burzę, która przeszła nad regionem. Zgłoszenia cały czas napływają z całego powiatu. Największe zniszczenia wichura przyniosła w miejscowości Wewiórz w gminie Bedlno. Zostały uszkodzone domy mieszkalne, budynki gospodarcze oraz było bardzo dużo powalonych drzew. W sumie w działaniach ratowniczo-gaśniczych brały udział jednostki OSP z całej gminy Bedlno oraz nasze zastępy. W nocy strażacy zabezpieczyli 3 budynki mieszkalne, 2 gospodarcze i usunęli 24 wiatrołomy. Zerwane zostały także linie energetyczne. Uszkodzeniom uległy maszyny rolnicze, traktory i uprawy. Duże straty w mieniu. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. W dniu dzisiejszym trwają dalsze działania usuwające skutki tej burzy. Już w tej chwili zabezpieczyliśmy 2 budynki mieszkalne, 2 budynki gospodarcze, usunęliśmy 2 wiatrołomy. Usuwamy to sukcesywnie. W tej chwili mamy jeszcze około 5 zgłoszeń do powalonych drzew. I jeszcze chyba jeden budynek gospodarczy
gdzie jest położone drzewo, tak, na tym budynku. Ponadto kutnowcy strażacy usuwali drobniejsze szkody. Zawalone drzewa z ulic m.in. Staszica, Sklęczkowskiej i Spokojnej w Kutnie oraz z dróg m.in. w Krzyżanowie. Ponadto Straż Pożarna interweniowała w Żychlinie, Oporowie i Grabowie. Kutnowski Komitet Referendalny działający na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych zaprasza do dyskusji o JOW-ach. W czwartek w Regionalnej Izbie Gospodarczej odbędzie się spotkanie z Agnieszką Białek, delegowanym szkoleniowcem Pawła Kukiza. Kutnowski Komitet Referendalny w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych zaprasza na spotkanie i szkolenie oraz panel dyskusyjny poświęcony JOW-om. Spotkanie odbędzie się w czwartek w Regionalnej Izbie Gospodarczej. To będzie spotkanie połączone ze szkoleniem. My tam zapraszamy oczywiście każdą osobę, która jest przeciwnikiem JOW-u, która ma argument przeciw, oczywiście również te osoby, które mają argument za. Spotkanie, które organizujemy, odbędzie się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie przy ulicy Wyszyńskiego 11. Odbędzie się 23 lipca o godzinie 18. Przybędzie na nie oczywiście gość specjalny, to jest szkoleniowiec Pawła Kukiza, delegowany szkoleniowiec prosto właściwie od Pawła Kukiza. Poprowadzi szkolenie, poprowadzi panel dyskusyjny, będzie możliwość spotkania się z przedstawicielami komitetów referendalnych, czyli między innymi takiego komitetu, jaki my stworzyliśmy w Kutnie. Fani marki BMW z Kutna i z regionu mieli wczoraj swoje święto. Wszystko za sprawą drugiego zlotu miłośników popularnej bawarki, który odbył się na kutnowskiej targowicy. Moc atrakcji oraz fantastyczna atmosfera na zlocie sprawiły, że zabawa była niezwykle udana. Za nami drugi zlot BMW Fest Kutno 2015. W niedzielę na kutnowskiej targowicy można było zobaczyć samochody, które łączyło jedno. Charakterystyczny znaczek z trzema literami BMW. Miłośnicy tych aut przyjechali z różnych stron Polski, by zaprezentować swoje motoryzacyjne cacka. Mieliśmy na celu zrzeszyć wszystkich miłośników BMW, żeby przyjechali do nas, zobaczyli, że nie tylko marka BMW może kojarzyć się z jakimiś, nie wiem, łobuzami, którzy jeżdżą i rozrabiają, nieładnie zachowują się wobec przepisów ruchu drogowego, tylko że można fajnie się bawić, tak? Można zorganizować sobie fajnie czas, wymienić się doświadczeniami, pooglądać sobie swoje samochodziki, cuda, każdy co to przygotował na dzisiejszą imprezę. W tym roku pogoda dopisała, uczestnicy zlotu na nudę nie mogli narzekać. Dla nich organizatorzy zapewnili rywalizację w najróżniejszych kategoriach. Te konkursy mieliśmy takie jak na Car Audio, mieliśmy konkursy na ciąg opony na Feldze. W tej chwili będziemy jeszcze konkurs mieli na najniższe auto z lotu, na najładniejsze wnętrze z lotu. Będzie również przerzucanie opony na czas, tak, także no, mamy wiele fajnych konkursów. Takie forma sprawdzenia się, kluby, które przyjechały, bo jest parę klubów zrzeszeń, które tutaj zawitało do nas. I po prostu każdy, żeby się fajnie pobawił, sprawdził się w ten sposób jakoś tam siłowo. Zobaczono, no, wspólna zabawa. Spacerując po terenie zlotu, nie tylko miłośnicy bawarek, ale każdy znawca motoryzacji miał powód do westchnienia. Zlot marki BMW przyciąga ze sobą tłumy fanów. Fanów, którzy oddają swoje pasje, hobby, aby ich bawarka wyglądała niecodziennie i kształtowała się jak najlepiej umiała. Co jest takiego w samochodach BMW, czego nie mają inne? To jest po prostu BMW. Marka sama w sobie, z bogatą przeszłością. Fascynująca, do tuningu można używać. Po prostu ja lubię markę BMW i to jest moja pierwsza BMW. No właśnie, chciałem zapytać, czy pierwszym samochodem było BMW? Nie, pierwszym akurat nie. Na tego polowałem 2 lata i go w końcu upolowałem. Pomysł zrodził się z dnia na dzień. Poprzedni właściciel zastosował błotniki przerobione Z30, kierunkowskazy Z34. Strasznie mi się to nie podobało, a tamten był dodatkowo skorodowany. Zaczęło się od błotników, miało być na chwilę. Potem poszła maska, no a na początku tego sezonu reszta. Trochę kolorowanek, szerokie koło, wygląda jak wygląda. No widać, rdza poszła po całości, ale też zastanawiający jest tutaj ten element, taki bagażniczek właściwie. Co tam jest włożone? Wszystkiego po trochu. Stara narta, którą wyrzeźbił mój ojciec za młodu, jakieś graty, które znalazłem w podwórkowym śmietniku, że tak powiem. Bagażniczek Fiat 126P, lata PRL-u, młodość niektórych, niestety już nie moja, ale jest klimat, bardzo się to podoba, zwraca uwagę, przyciąga spojrzenia, jest dobrze. Główną atrakcją był drift w wykonaniu Tobiasza Pustego-Puściana.
Słuchajcie, zapraszam was wszystkich tutaj, naprawdę jest warto, jest co oglądać. Uczestników zlotu przyciągnął także pokaz ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej. Już wkrótce dłuższa relacja ze zlotu fanów BMW w programie Wokół Nas. Zapraszamy. BMW Fest przyciągnął fanów niemieckiej motoryzacji. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Kutna o ich ulubione marki pojazdów. Kutnianie z pewnością należą do zwolenników motoryzacji. Zapytani o markę, którą chcieliby jeździć, w większości wskazywali pojazdy produkcji niemieckiej i japońskiej. Osobiście zwolenniczką marki jestem BMW, bardzo mi się auta podobają, bądź Audi. A dlaczego? To znaczy, zależy co sobie kto ceni w aucie, tak? Dla mnie liczy się przede wszystkim wygląd. One są wizualnie piękne i przede wszystkim no, dość szybkie. Aha, tak. Czyli zdecydowanie, jeżeli miałaby pani zakupić auto lub zmienić... Tak, poleciłabym BMW bądź Audi. O, niższej troszkę, tak. A dlaczego akurat ten samochód? Bo bardzo mało pali. Bo bardzo lubię Audi. Audi? A tak. Dlaczego Audi? No, kiedyś z sentymentu mieliśmy samochód taki, bardzo dobrze mi się jeździło. BMW piękne. Opel. Dlaczego? No nie wiem, marka niemiecka, to dobra. Opel? Audi. Dlaczego? No bo rozumie pan, pojazd ekonomiczny, na dodatek bezpieczny. No i rozumie pan, wymaga komfortu, rozumie proszę pana tego całej dla kierowców, który posiada, rozumie pan wszystko. BMW chyba to. Francuskie samochody. Opel Insignia. Dlaczego? No jest ładny, po prostu z wyglądu. Aha. No i chyba silniki też mają spoko. Honda. Ja to mam japońskiego Mitsubishi, no jest 12 lat i nie narzekam. Przez cały weekend trwała szósta odsłona Odysei Historycznej. Ogólnopolski zlot grup rekonstrukcji historycznej w Leszczynku przyciągnął kilkuset rekonstruktorów i kilka tysięcy odwiedzających. Odyseja w Leszczynku przez 6 lat swojego istnienia stała się już swoistą instytucją. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez w Polsce nieprzerwanie przyciąga miłośników historii ożywionej, którzy nie szczędzą czasu i własnych pieniędzy, by zafundować sobie swoistą podróż w czasie. Miła atmosfera w Kutnie, mili ludzie, mili organizatorzy. Mamy tu, można powiedzieć, wielu oddanych znajomych i przyjaciół. I o ile dostąpimy zaszczytu, żeby wystąpić na tym największym w Polsce w zlocie grup rekonstrukcji historycznej, gdzie sama nazwa Odyseja Historyczna wskazuje od czasów dawnych po współczesność, zapewne przyjedziemy, być może przyjedziemy znowu z szermierką. Chciałbym bardzo zaprezentować mieszkańcom Kutna lekcję szermierki klasycznej. Moją bronią szermierczą jest floret. No to my jesteśmy tutaj razem z dziurą rewolucji francuskiej. To są stroje mniej więcej z 1790, czyli właśnie z okresu rewolucji. No i to jest taka wersja już mniej... Bardziej rewolucyjna. Tak, bardziej rewolucyjna niż taka ładna tak naprawdę i oficjalna. Dostosowana do temperatury dzisiejszej. Tak. Jeszcze raz. Tak naprawdę to jest wersja dostosowana do dzisiejszej temperatury. Natomiast no, jest to XVIII wiek, Magda może pokazać co ma. Nie. No tutaj akurat dwie grupy przyjechały z Rzeszowa i z Lublina. My jako grupa Pierwsza Rota, grupa Iczkeria i Lubelska Grupa Współczesnej Rekonstrukcji Historycznej pokazujemy wam konflikt Czeczeni, czyli lata 1996. Pokazujemy wam sylwetki wojsk powietrzno-desantowych, takich jak ja tutaj mam na sobie z tamtego okresu, oraz piechoty morskiej. A koledzy tutaj z Rzeszowa, drugowojennych naszych historycznych, nazwijmy to dziadków, też żołnierzy Armii Radzieckiej. Na Odysei oprócz ekspozycji statycznej, czyli budowanych przez rekonstruktorów dioram, nie mogło zabraknąć pokazów dynamicznych, czyli inscenizacji bitew. W tym roku widzowie mogli obserwować wydarzenia kampanii wrześniowej, epoki napoleońskiej, walk na froncie zachodnim i epizodów z ostatnich dni II wojny światowej. Bye.
Swoistą tradycją jest już Odyseja komiczna, czyli wspólne, symboliczne starcie wszystkich ze wszystkimi. Jak widać, rekonstruktor też człowiek i nie marnuje okazji do dobrej zabawy. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam jeszcze na pogodę, którą przygotowała dla Państwa Anna Różańska. I do zobaczenia jutro. Dzisiejsza noc bezchmurna tylko w Łowiczu. W Kutnie możliwe burze. Temperatura 10 stopni w Łowiczu, 11 w Łęczycy i 16 w Kutnie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Jutro częściowo słonecznie. Temperatura 26 stopni w Łęczycy i 27 w Kutnie i Łowiczu. Barometry wskażą 1003 hektopaskale. Jutrzejsza noc bezchmurna w całym regionie. Termometry wskażą 16 stopni w Łęczycy i 17 w Kutnie i Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali.